Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam nasze top 5 potraw, których spróbowaliśmy w tym roku. Zaczynamy! Cieszymy się, że mimo pandemii udało nam się odwiedzić wiele fajnych miejsc w tym roku. No i przede wszystkim spróbować masy przeróżnego jedzenia. Było naprawdę fajnie i postanowiliśmy wybrać tą naszą piątkę najlepszą, te rzeczy, które były najsmaczniejsze, najfajniejsze w tym roku i zrobić taką fajną listę na ten nowy rok, żeby tak sobie na luzie, żebyście sobie oglądnęli. Stąd dzisiaj laptop na stole, a nie żadne danie. Więc będziemy pokazać Wam materiały, które już widzieliście albo nie widzieliście i nie przedłużając przechodzimy do miejsca numer 5. 5, czyli haluski, tudzież haluszki, no bo ktoś nam zwrócił uwagę, że wypowiada się haluszki, nasz błąd, ale haluski, zapraszamy Was serdecznie, oglądamy. Ja zamówiłem danie, które jest najbardziej kojarzone ze Słowacją, czyli haluski. Bardzo mi się podoba to słowo i to danie, bo oczywiście ma ser. Haluski. Do tej pory mi się podoba. Tartych ziemniaków, mąki oraz soli. Jednym z najpopularniejszych... Ten boczuś tam, nie? Ono jest przepyszne, zjadłbym je teraz w ogóle, naprawdę jest bardzo fajne. Konsystencji, ale mimo sera i skwarek nie miałem poczucia... Taki klejk faktycznie, taki... No ale fajne, no takie... Pachnie niesamowicie, tak pachnie fajnie. Ja pamiętam, że zamówiłam zupę i byłam wściekła, że zamówiłam zupę, bo wolałabym te haluski zjeść. A musiałam zjeść zupę, bo one były dobre. Dlatego chrupiący boczek, baja. Za zupę fasolową i haluski zapłaciliśmy 11 euro. Mega. Ja śmiało uważam, że to danie zasłużyło na te top 5. Tak, ono zasłużyło, bo było najciekawszym daniem ze Słowacji. Byliśmy święcie przekonani, że na przykład, nie wiem, może ten panierowany ser będzie taki fajny, albo tak. Coś innego. Albo jakieś pierogi, nie? Albo jakieś pierogi. Ale nie, właśnie te haluszki, nawet strapaczka przegrała. Tak. Pomimo, że ja lubię i kapusta, i tam troszeczkę właśnie tego boczusią, ale nie, strapaczka przegrała z haluskami i haluski były takie bardzo brędzowe i my tej brędzy... Pozytywnie zaskoczyły nas bardzo fajnie. Tak. Serowe, bo to brędza to ser, więc tak. Ja lubię ser. Tylko, że ta brędza, mieliśmy wrażenie na Słowacji, tylko, że my jedliśmy te tradycyjne dania, ona była wszędzie, już był moment, kiedy mieliśmy jej dosyć, ale no takiego dania nie zjemy w Polsce, nie ma takiego magulonu, takie właśnie to kleisty. Co prawda kaleczymy nazwę tego dania, aczkolwiek jest naprawdę dobre i polecamy Wam. I w ogóle polecamy Wam ten odcinek, bo bardzo fajny jest. Tak, tak. Nam się wydaje przynajmniej, a nie wszystko nam się podoba, co nagrywamy. Więc. Tak, no każdy jest krytyczny w stosunku do siebie. Ale nie, najlepsze danie ze Słowacji, dlatego wylądowało na 5. miejscu i teraz możemy spokojnie sobie przejść do miejsca 4., czyli do dania, które tak naprawdę możemy jeść cały czas. Jakie to danie? Kolejny dzień, kolejny ramen. Jedzim. Jedzim. Będę miał dość ramenów na pół roku, podejrzewam. Nieprawda. Długo nie zjem ramenu, ale bardzo długo. Restauracja w Gdyni. Nieprawda. Nieprawda, jedliśmy ramen. O Jezu, ile razy już. I to chyba po miesiącu pojechaliśmy z powrotem do Umi ramenu na ten ramen, bo tak nam smakował, także... Tak, w ogóle chciałam powiedzieć, że my polecaliśmy tą ramenownię naszym znajomym i niektórzy skorzystali z naszego polecenia albo obejrzeli odcinek i powiedzieli, że okej, próbujemy i mówili, że naprawdę jest dobry, więc to nie jest, że tylko my kłamiemy, tylko on jest fajny. Tak, tak. Z pasty, z warzyw i niboshi. Ja w moim ramenie... Już żeśmy próbowali też innych ramenów tak naprawdę w tej restauracji i wszystkie okazały się tak samo dobre, więc nie zawiedliśmy się absolutnie, jeśli chodzi o tą restaurację i te rameny. No ale dla mnie dalej tym mistrzem i tym najlepszym jest ten ramen właśnie miso z tym mięsem mielonym. To jest ten ramen, który mi najbardziej smakował. Michał tak prawilnie po spróbowaniu wszystkich ramenów wybrał sobie ten jeden ulubiony, jak ze smakami lodów, że Michał zawsze bierze waniliowe, czy tam śmietankowe. No tak mam. Tylko tak i potem zamawia tylko ten ramen. No mnie ciężko potem przekonać do czegoś, wiecie, ja nie staram się nie eksperymentować tak bardzo, jak coś znam, no ale w szczególności w Umi ramen, no bo kremowym bulionem na bazie pasty miso. To jest właśnie to. To jest ten najlepszy, który ja polecam, bo mi bardzo smakował i on tak naprawdę zajmuje u nas 4. miejsce i on jest w naszym top 5, na czwartym miejscu. Ej, słuchajcie, to jest straszne, że my mieszkając w Gdyni polecamy Wam nie właśnie miejsce na rybkę, a miejsce na ramen, ale on naprawdę jest dobry, więc jeżeli będziecie w Gdyni, to musicie go spróbować, zwłaszcza, że on jest ogromny. Jest też drogi w sumie, bo kosztuje tam 32 zł, nie jest to najtańsze ale danie. Ale nie, no zobacz na tą miskę, ja nie byłem w stanie tego zjeść i do tej pory nie jestem w stanie zjeść.
i te ceny dalej są aktualne. Tak. Nic się nie zmieniło, więc uważam, że to nie jest dużo, bo słyszeliśmy o miejscach w innych miastach, gdzie trzeba zapłacić za miskę ramenu nawet 50-60 zł. No. Ale czy to jest prawda? Nie wiem. Może napiszcie w komentarzu. Ale nam się wydaje, że jest tani. Tak. W sumie przegięcie 5 dych za ramen, ale ja bym się skusiła na 1 200 000%, bo to jest moja ulubiona zupa. Nie ma lepszej zupy. I naprawdę... No, to zajmuje 4. miejsce, potem są wyżej, a to i tak jest nasze naprawdę ulubione danie i my naprawdę, naprawdę bardzo często je zamawiamy. No, byliśmy się z myślami, czy to powinno być 4., no ale uznaliśmy, że no nie może być tak, bo dużo tego ramenu było w tym roku, więc jakby też zaczęliśmy tą serię też w połowie roku, więc może stąd. No, ale no dobra, to przechodzimy do kolejnego dania, czyli do trójeczki, nasze top 3, czyli trójeczka. Już podium. Co my tu mamy? Opowiadaj. Słuchajcie, weryniki, czyli pierożki dwa rodzaje, jedne takie, które ja to nie mogę na siebie patrzeć, jak mam takie zawsze cringe. Zawsze dziwnie, jak się siebie ogląda, nie? Zawsze jakoś tak. Ja w ogóle nie sądziłem, że pierwszym daniem będą pierogi na Ukrainie, jak byliśmy. Tak, no, to było takie... pampuszek nasz standardowy. Nie wiem, będziemy próbować, zobaczymy. Te pierogi są niesamowite. To mięsko. I to jest nasze trzecie miejsce. Tak. To i ten pampuszek, one są ex aequo. One były trochę zbliżone do siebie, ale veryniki. Sos, uwaga. Z tym sosem, to jest kwaszna śmietana, która ma... No, dobre to było. Tak, kwaszna śmietana, trochę chrzanu, trochę cytryny. I naprawdę bardzo, bardzo, bardzo smaczne. No, to było tak smaczne. Było więcej chrzanu do tych pierożków, a do tych pampuszków... Tak, no to już są te pampuszki, no ale jakby zwycięzcą w tej naszej trójce na pierwszym podium, można powiedzieć, czyli brązowy medal, no to właśnie te weryniki z mięsem, no po prostu idealnie z, tak, z tym sosem. Tak, ten sos, ale chodzi też o te pampuszki. To nie są pampuszki, jak to się nazywa? Pyzy na parze? Trochę takie pyzy na parze. I właśnie chodziło o to, że ono było słodziutkie, miało por, było taka szarpana wieprzowina. To było to eksplozja w gębie, w buźce. W bójce. Nie, ale byliśmy zachwyceni i dokładka poszła, tak, poszła tak. Dokładka tutaj, bo... Ale nie wiem, dlaczego żeśmy nie wzięli tych weryneków, bo jesteśmy też zawsze takie dziady na wyjazdach czasem. Właśnie, że... w ogóle zawsze jesteśmy dziady, że jak zamawiamy sobie jakieś jedno danie, to zamawiamy je tylko raz i potem nie chcemy wracać do tej konkretnej restauracji i nie zamawiać tego samego dania, ale to było tak dobre, że musieliśmy domówić. Tak. Rzadko się to zdarza u nas na wyjazdach, bo my zawsze jak najwięcej chcemy spróbować tych tradycyjnych dań z jakiegoś konkretnego kraju. No ale bardzo mało w ogóle rachunek, 63 zł, 64 zł niecałe. Czyli to były 3 porcje pierogów plus do tego 2 kawki, 63 zł. Wow, no, wow. To cena super. Była przekozacka. No ale weryniki, jak najbardziej zasłużony brązowy medal. Tak, za to mięso i całą kompozycję. W ogóle ta restauracja też była bardzo ciekawa, bo to była restauracja z takim tajnym hasłem. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, oczywiście odsyłamy was z naszego odcinka, no bo jak żeby inaczej. Odcinek. Ale ta restauracja była fajna, ekskluzywna, ceny super. No i żarcie naprawdę mistrzostwo. Nie, mega, 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 mega. Ja bardzo fajnie przypominam i myślę, zjadłbym w tej chwili takie weryniki. To było super, więc... Ale chciałam powiedzieć, że jak jedliśmy te pierożki, to jeszcze nic nie było. Nie było ani zielonego mieszkania, ani pandemii. Więc tak, to były super pierożki w tym roku, nie? Dopiero takie... gdzieś tam potem. No ale fajnie, super. Nie, no pierogi... I smakowały. Jeśli będziecie w Kijowie, na Majdanie... Koniecznie. To szukajcie, bo ciężko znaleźć restaurację. Ciężko, myśmy trochę się nagłowili, trochę żeśmy pochodzili, żeby ją znaleźć, ale warto. Weryniki. Trzecie miejsce. Drugie. Zaczynamy. Teraz drugie? Tak. Drugie, czyli srebro. Fajne, słuchajcie, powiem wam pasta, tak. No. W makaronie czuję boczek. Musiała być pasta. Jakby w całym makaronie. Musiała być makaronie. W ogóle też śmiesznie, bo to jest pierwsza pasta, którą spróbowaliśmy we Włoszech, bo to jest pierwsza. I ona była najlepsza. Tak samo było z pizzą i to pierwszego dnia spróbowaliśmy najlepszej pizzy, przynajmniej moim zdaniem. Zrobiony tutaj na miejscu i fajnie sos, bo sos jest cały. Słuchajcie. To pierwszy raz tak naprawdę zobaczyliśmy, jak powinno smakować carbonara i to był najlepszy makaron. Co ciekawe, myśmy tam wylądowali z przypadku, tak. Bo nie mieliśmy być w tej restauracji, ale ona okazało się, że jest zamknięta akurat tego dnia, bo to była niedziela. Mhm. Coś takiego, jakiś dzień... Jakiś taki dzień, nie wiem, poniedziałek, wtorek, taki właśnie dziwny. Właśnie taki dziwny dzień. Właśnie no. Dziwny, jakiś dzień tygodnia. I mieliśmy tam trafić, chyba nawet o tym mówimy na filmie, że tam mieliśmy trafić. Tak. I wylądowaliśmy właśnie w tej restauracji, okazało się, że to carbonara
Po prostu. Pisaliśmy po prostu, naprawdę zasugerowaliśmy się trochę TripAdvisorem i bardzo dobrze, bo naprawdę był, to był najlepszy makaron, jaki jedliśmy. A jedliśmy w każdym mieście, próbowaliśmy carbonara i tak. W każdym mieście próbowaliśmy margaritę. Tak. Także no ja znowu byłam poszkodowana, tutaj. Bo Michał zamówił sobie... Dlaczego poszkodowana? Bo twoje było genialne. Twoje była... Carbonara było pełne. Idealne. Było, idealnie było tam nic do ujęcia, dodania, oddania, wydania. Super było. To danie też było dobre. Tylko też takie było. Pomidorowe. Tylko takie bardzo pomidorowe i o wiele lepsze było Michała. I niestety znowu byłam poszkodowana. Ale dobrze było. Nie chciał mi oddać potem carbonara, pamiętam. Jemy. Pauza. Zrób się pauzę. Co ciekawe, jedliśmy bardzo zbliżone, przepyszne carbonare w Polsce, tak. W jednej restauracji w Warszawie. Tu wam gdzieś wyskoczył odcinek w którymś prawym górnym rogu, czyli prawym górnym rogu tu? Nie, odwrotnie, tam jest. Chyba tam wyskoczył. Tam. No i był bardzo zbliżony do tego. Ale no nie, no słuchajcie, nie może być po prostu srebrne miejsce, srebrny medal i nasze top 2, czyli makaron carbonara w Mediolanie, mistrzostwo. Tak, ja chciałam najlepsze. Powiedzieć, że Michał uwielbia pizzę. On kocha pizzę, chlebek i w ogóle. I to, że w naszym zestawieniu nie ma pizzy, trochę spoiler, ale nie ma pizzy i że we Włoszech wygrał ten makaron, musi naprawdę dobrze świadczyć o tym makaronie, bo był naprawdę genialny. Bardzo super. Fajnie. Zjadłabym go najbardziej z tych póki co tych miejsc, które wymieniliśmy, to go tak. Bym zjadła najbardziej, zdecydowanie. Haha, jeszcze nie było pierwszego miejsca, to tamto już w ogóle co bym jest? Pojadł. Ja też, co jest na pierwszym miejscu, przejdźmy. Najlepsze zielone curry, jak jadłam w Polsce. 1-1 z tajskim, nie umiem odzyskać. I takie było, naprawdę. No, nie, ono było mi, to... Ja się tak, jeśli zobaczycie ten odcinek, to zobaczycie, że ja się strasznie nad tym curry tam rozpływałam, bo... No, byłaś zachwycona. Było genialne. Jest po prostu, och, jak będę w Krakowie, to będę od razu odwiedzę, bo jest naprawdę bardzo ciężko znaleźć takie 1-1 curry, żeby było gdzieś tutaj w restauracjach, bo ono zawsze smakuje trochę inaczej. Ono było idealnie ostre, idealnie limonkowe. Za całość, czyli szaszłyk. I ostre. No. Ostre. Ale tak naprawdę na wyróżnienie, na te top 1 w tym naszym zestawieniu zasługuje cała restauracja Samui. Tak, bo wszystko było dobre, jeśli chodzi o to jedzenie. Naprawdę, nam bardzo smakowało i zarówno pad thai był dobry, szaszłyki były dobre, no i to curry. No może dlatego zajęło właśnie pierwsze miejsce to curry, bo ono wybijało się z tej restauracji najbardziej, ale w ogóle cała restauracja zasłużyła na to, żeby zwrócić na nią uwagę w tym tak. W tym roku, bo no, rozwaliła nam mózg. Pamiętam, że byliśmy tak najedzeni, to potąd miałam wszystkiego, bo zjedliśmy wszystko. Nam smakowało i tak jak my zapamiętaliśmy Tajlandię, jak byliśmy w Tajlandii i tam próbowaliśmy, no to te smaki do nas wróciły, bo autentycznie mieliśmy wrażenie, że z powrotem jesteśmy w Tajlandii. No i ta kuchnia w Samui zrobiła na nas ogromne wrażenie, no i zasłużyła na złoty medal. I wydaje nam się, że na pewno tam wrócimy i wam też serdecznie polecamy. To ciekawe, była to restauracja po kuchennych rewolucjach, a nie jakaś tam wykwintna, nie wiadomo jaka, tylko mały, fajny lokalik w Krakowie. No, najlepsze curry tego roku. A będziesz robić teraz curry? Teraz będę robić curry, no, na nowy rok. Na nowy czyli rok. W momencie, jak będzie kiedy wychodził odcinek, ten odcinek, to ja będę tam pichcić curry. To sobie zjemy curry do tego odcinka. Tylko, że moje się nie umywa nawet, no. Naprawdę, ale było tak dobre. Klaudia tak mówi, ale robi bardzo dobre. Podsumowując, cieszymy się, że w tym roku udało nam się, pomimo tej ciężkiej sytuacji na świecie, odwiedzić aż 4 państwa i wypuścić na kanał 44 odcinki. Wydaje nam się, że wyszły fajne, niektóre lepsze, niektóre gorsze. Wiadomo, my jesteśmy zawsze bardzo krytyczni w stosunku do siebie, no ale widzimy po reakcjach, że chyba nie jest też tak źle. No i też włączyliśmy regularność na kanale, bo co tydzień pojawiają się nowe materiały, no i tak już pozostanie również w tym nowym roku. Jeśli jesteście stałymi widzami, to mamy do was taką prośbę, żebyście napisali nam, który odcinek, albo który fragment, albo co wam się najbardziej podobało na naszym kanale. I też jeszcze taka jedna prośba, jeśli macie może jakąś sugestię odnośnie kierunku, które moglibyśmy obrać w przyszłym roku, my jakieś pomysły mamy, nie chcemy ich zdradzać, ale może wy chcielibyście, żebyśmy gdzieś pojechali i odwiedzili jakiś kraj, tylko musi być to niestety kraj, do którego można wjechać.
Więc no, jesteśmy bardzo ciekawi. Jesteśmy bardzo, tak, ciekawi. Napiszcie nam w komentarzu. Jak również wam się coś nie podobało, no to też dajcie znać w komentarzu. To też jest dla nas jakaś cenna informacja. Także wszystkiego najlepszego w nowym roku. No i do zobaczenia. Albo w podróży, albo w restauracji. Cześć! Tu u góry office, a na dole dress. Czyli home. Office, home office. Taki home office. Suchor.